Na początku stanu wojennego mieliśmy już sztandar, zarekwilowano sztandar i zamknięto ten sztandar na bazie. Był magazyn wojskowy, bo firma podlegała też pod wojsko. Mieliśmy mundury przygotowane na wypadek wojny. Nie wiem tylko kto z kim miał walczyć, ale były takie mundury. I był magazyn wojskowy, byli oficerowie, którzy nadzorowali ten magazyn. Każdy miał mundur, ja też miałem. I tak było wyposażenie takie. I zamknięto. Po pewnym czasie przewodniczący związków, kolega Pruszyński, mówi, że jego wezwał opiekun zakładu i mówi, że powstaje Muzeum Rewolucji w Warszawie. I dobrze byłoby ten sztandar oddać. Ja mówię, słuchaj, Władek, ten sztandar nie jest własnością moją ani Twoją. Ten sztandar jest własnością całej załogi. A mieliśmy jeszcze oddziały w suwałkach i w łomży. Ja mówię, jak jesteś w stanie zrobić taki, takie spotkanie z załogą, to zrób. Bo ja nie. I nie będę robił. Sztandar jest w magazynie. I wszystko. Komisja Solidarności jest rozwiązana. To z kim będziesz negocjował? Jeżeli oni to zrobili, to niech przyjdzie SB, każe dla dyrektora otworzyć magazyn, weźmie i pójdzie sobie. No. Ale widocznie tu chodziło o coś innego, jako sztandar, prawda? No. O represję ludzi, więc do tego nie dopuściliśmy. Z dyrektorem rozmawialiśmy w zasadzie we dwójkę i dyrektor, że standard ma zostać w zakładzie i powinien zostać. Dyrektor wyraził na to zgodę, mówi: Jeżeli tak uważacie, to mówi: To Wasza sprawa. Ja tak odpowiem. Ja i dobrze. Po pewnym czasie spotkał się opiekun z SB i ze mną. Ja on mówi, jest pan przeciwnikiem oddania sztandaru. Ja mu to samo powiedziałem, macie władzę, możecie otworzyć magazyn i wziąć. A on mówi, ale to nie nasz sztandar, to musi załoga wyrazić zgodę. Ja mówię, to zrób pan z załogą zabranie. No wie pan, my nie możemy robić. Ja mówię, ja też nie mogę, bo jest zakazana. Ja my, jak ja zrobię zebranie? No to zobaczymy no to ja nie wiem, co zobaczymy, bo na razie sztandar dyrektor obiecał, że będzie zamknięty. Ja nie będę jego wykradał. Jest w magazynie. A czy on powinien być w rewolucji, to ja nie wiem, bo to nie była rewolucja, to był strajk. Ja mówię, sztandar jeszcze z okresu PZPR-u Związku Zawodowych Starych jest u dyrektora. Możecie ten wziąć do Muzeum Rewolucji.